Naszym gościem jest Bertrand Legern, prezes spółki Petrolinvest. Panie prezesie, witam serdecznie. Również. Chciałem zapytać, jak to jest być prezesem spółki, która jest uważana za cesarza spekulacji, za najbardziej spekulacyjną spółkę na warszawskiej giełdzie? To tak naprawdę to jest dość proste, bo nie posiadam akcji, więc to nie uczestniczy w tej spekulacji i swoje prace wykonuję patrząc na projekt, na plan, na strategię, które przedstawiłem. Pan nie posiada akcji, ale wiele osób posiada akcje. Akcje, których kurs zmieniał się niezwykle gwałtownie w ostatnich miesiącach. Co pan ma do powiedzenia dzisiaj akcjonariuszom Petrolinvestu? Że cały czas realizujemy ten plan, który przedstawiłem niecałe dwa lata, około półtora roku temu. Wierzę, że to jest sektor, biznes, gdzie trzeba się wykazać cierpliwością, ale również i konsekwentność. Mamy za sobą wielu etap odhaczony i tak jak miałem okazję jakiś miesiąc temu, dwa, trzy tygodnie temu, to rozmawiając z dziennikarzami, to przedstawiłem konkretne informacje, na jakim etapie jesteśmy i jestem głęboko przekonany, że jesteśmy bardzo blisko przełomowym momencie. Co nie zmienia również fakt, że żeby doprowadzić tej spółki do tego, żebyśmy mieli własne produkcji, to jeszcze trochę czasu będzie potrzebne. To było trochę ogólnikowo, to spróbujmy bardziej konkretnie. Jakie teraz najważniejsze zdarzenia przed spółką? Najważniejsze zdarzenia to jest doprowadzić do tego, że ten strategiczny aktywa, który zidentyfikowaliśmy i na który pracujemy już od prawie dwa lata, to jest najważniejsza licencja, którą mamy w Kazachstanie, żeby tam rozpoczęliśmy wspólne operacyjne prace z operatorem, jaki jest Total. I to powinno nastąpić w najbliższych 2-3 miesiącach. A od tego momentu to nie powiem, że będzie po prostu to spokojna droga do sukcesu, ale na pewno będziemy całkowicie inaczej zbrojeni, żeby po prostu to właśnie doprowadzić do potwierdzenia zasobów i do uruchomienia produkcji. Chciałem zapytać, jak się robi biznes w Kazachstanie? Czy jest dużo trudniej niż w Polsce czy we Francji? Wie pan co, to odkąd się przeprowadziłem 20 lat temu do Polski, to nauczyłem się mówić, że nie ma nic trudniej, gorzej, jest po prostu inaczej. W każdym kraju jest, ma własne takie kultury funkcjonowania, trzeba po prostu się tego nauczyć. Nie powiedziałbym słowo takie może ambiwalentne, że trzeba się tym poddać, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby przy tej okazji stracić, nie wiem, kręgosłup czy determinacji. Niemniej jednak kultura funkcjonowania to jest rzeczą, która jest no, nadane, tak? To nie można ją zmienić, więc to w każdym kraju trzeba to zrozumieć. No i w tym się jakoś tam wpisać i starać się po prostu to funkcjonować z tymi ludźmi. W Kazachstanie da się to zrozumieć, tak, da się zrozumieć tak, tamtejsze realia. Absolutnie. To wróćmy do Polski. Czy Polska będzie mocarstwem gazu łupkowego? Ja to głęboko wierzę. W jakiej perspektywie? 10 lat, może 15. To jest długa perspektywa, jeżeli mówimy o mocarstwo, tak? Natomiast do tego czasu trzeba będzie na pewno zdefiniować otoczenia regulacyjne. Trzeba będzie konsekwentny, no ja nie chcę mówić o działaniu prowadzonym przez spółki Skarbu Państwa, tak? Bo to mają własne takie jakby tempo, tak, prowadzenia prac. Natomiast trzeba będzie również ze strony organów państwowych to patrzeć, żeby inwestorzy zagraniczni to nie stracili determinacji i entuzjazm do projektu. No i w końcu to, jeżeli te zasoby geologiczne dzisiaj są jednak w skali ogromnej, tak, zidentyfikowane, no to nie ma powodu, żebyśmy, że tak powiem, w tym sektorze nie potrafili po prostu doprowadzić do produkcji komercyjnej. Pan wspomniał przed chwilą o otoczeniu regulacyjnym. To jest moje ostatnie pytanie, ale to jest jedno z najważniejszych, czy wręcz kluczowe pytanie na dzisiaj. Dlaczego w Polsce ciągle nie ma przepisów opisujących wydobycie gazu łupkowego, opodatkowanie gazu?
To akurat nie umiem powiedzieć na pytanie, dlaczego tego nie ma. Ja mogę... Jakieś teorie spiskowe? Nie, broń Boże. Nie, ja w swojej takich naturze charakteru to nie mam takich ciągotki. Natomiast ja myślę, że czas, żeby państwo zrozumiało, że każdy kraj, który ma istotnie części swojej gospodarki oparty o surowce, to dba o to, żeby to otoczenia regulacyjny, w tym aspekty ochrony środowiska. Oczywiście ten otoczenia fiskalny, każde państwo dba o to, żeby było wyraźnie, w sposób jednoznacznie opisany i tak szybko, jak to możliwe, bo to jest podstawa do stworzenia każdy biznesplan i każdy inwestor będzie się tego domagał, a tym szybciej będzie to opisany, tym więcej będzie ochotników, żeby po prostu to w tym tutaj inwestować. Czyli rozumiem, że pan także domaga się jak najszybszego stworzenia ustaw, które uregulują rynek gazówkowego. My uważamy, że tym szybciej będzie pierwszy projekt, tym szybciej będzie uruchomiony taki właściwy, sensowny, prosty proces konsultacyjny, tak, żeby po prostu każdy ze stron mógł się po prostu wypowiadać, tym szybciej będzie po prostu to właściwe warunki do tego, żeby po prostu to mocarstwo to zacząć budować. I mając, nie mam żadnych po prostu takich naiwnych oczekiwań. Wiadomo, że każdy musi zarobić, tak? Państwo musi zarobić, ale dbajmy o to, żeby po prostu inwestorzy wiedzieli, ile będą mogli zarobić. Państwo musi zarobić, inwestorzy muszą zarobić, akcjonariusze też muszą zarobić. No to jest efekt końcowy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Bertrand Legern, prezes spółki Petrol Invest.